Hej, witajcie w kolejnym odcinku Video News, czyli programie, w którym opowiadamy wam o tym, co działo się w poprzednim tygodniu w świecie elektronicznej rozrywki i branży IT. Duńska firma SteelSeries przy okazji premiery konsol PS4 i Xbox One wypuściła na rynek nowy zestaw bezprzewodowych słuchawek dla hardkorowych graczy. Najważniejszą cechą tego produktu jest kompatybilność z wieloma urządzeniami dzięki zastosowaniu portów mini USB, audio 3,5 mm oraz SPDIF, czyli optycznego wejścia i wyjścia audio. Złącza te umieszczone zostały w bezprzewodowej stacji pozwalającej również na regulację balansu między dźwiękiem z gry a komunikacją głosową. Wszystko odbywa się przy pomocy gałki oraz wyświetlacza pokazującego uruchomione funkcje. SteelSeries H Wireless wspiera standard Dolby Digital, Dolby Headphones oraz Dolby Pro Logic 2X. Do zestawu dorzucono dwie 20-godzinne baterie litowo-jonowe, dzięki czemu podczas ładowania jednej z nich wcale nie musimy rezygnować z rozgrywki. Sugerowana cena SteelSeries H w naszym kraju jest dosyć wysoka, wynosi bowiem 1250 zł. Wiecie, co to Dying Light? Jeśli nie, już wam mówię. Jest to najnowsza produkcja wrocławskiego studia Techland, która powoli wyrasta na światowego specjalistę w tworzeniu gier o zombie, gdyż ich nowy tytuł także opowiada o nieumarłych. Różnica w stosunku do Dead Island polega na tym, że do modelu rozgrywki dodano elementy parkouru. Produkcja ukaże się w styczniu 2014 roku na wszystkich wiodących platformach sprzętowych. Dying Light będzie napędzane przez autorski silnik graficzny Chrome Engine 6, który wprowadzi wiele spektakularnych efektów, m.in. zaawansowany system dynamicznego oświetlenia, ulepszoną fizykę oraz animację postaci. Całość w ruchu prezentuje się nienagannie, szykuje się więc niezła jatka. Niedawno świat obiegła smutna informacja. Jeden z najpopularniejszych odtwarzaczy audio ma zakończyć swój żywot. Chodzi dokładnie o Winampa, który ma nas opuścić już 20 grudnia 2013 roku. Z tym dniem aplikacja oraz strony producenta mają przejść do historii. Firma AOL, czyli obecny właściciel marki, zdecydował się na zakończenie historii trwającej ponad 15 lat. Pierwsza wersja odtwarzacza, stworzona przez firmę Nullsoft, pojawiła się w 1997 roku i rozpoczęła dominację tego programu na rynku odtwarzaczy muzycznych. Winamp od razu zyskał wiele użytkowników, zastępujących masowo swoje dotychczasowe programy do otwierania plików muzycznych. Pod koniec tygodnia pojawiła się jednak iskierka nadziei. Microsoft ma kupić Winampa. Redakcja TechCrunch otrzymała od swoich informatorów doniesienie, jakoby firma AOL prowadziła aktualnie rozmowy z Microsoftem. Ich tematem miało być nabycie przez amerykańską firmę praw do dwóch programów. Pierwszym z nich byłby Shoutcast, czyli opracowana przez Nullsoft internetowa usługa strumieniowania mediów. Drugi natomiast to właśnie Winamp. Pozostaje nam tylko czekać na dalszy rozwój sytuacji. Szum wokół PlayStation 4, które po premierze zbierało raczej pozytywne opinie, jest już prawie za nami. Zaczyna się jednak pojawiać coraz więcej informacji o wadliwych sztukach konsoli, w których występuje tak zwany Blue Line of Death. W zeszłym tygodniu światło dzienne oficjalnie ujrzał rywal PS4, czyli Xbox One. Ważną zaletą nowej konsoli jest podpinanie sygnału HDMI z dekodera TV, dzięki czemu mamy możliwość wygodnego przełączania się między trybem oglądania telewizji a trybem grania. Lawinę pochwał otrzymał również kontroler, który był zresztą zawsze dobrą stroną Xboxa. Negatywne komentarze otrzymała natomiast funkcja rozpoznawania komend głosowych, które ponoć reagują tylko na 80% prób. Sterowanie ruchowe wypada w całym zestawieniu najsłabiej. Redakcji Kotaku zdarzyło się, że kontroler rozpoznawał ruchy, których wcale nie wydano. Kiedy możemy oczekiwać debiutu konsoli w polskich sklepach? Plotek jest wiele, jednak zazwyczaj mówi się o drugim kwartale lub nawet drugiej połowie przyszłego roku. Na koniec kilka słów o wnętrzu. Jeden z serwisów zdecydował się rozebrać nowego Xboxa One. Urządzenie w porównaniu do PlayStation 4 jeszcze bardziej wygląda jak typowy PC, czego wyrazem są m.in. kable SATA oraz niskoprofilowy radiator. Zastosowano tutaj natomiast całkiem spory wentylator o średnicy aż 112 mm, co wydaje się lepszym rozwiązaniem niż 85-mm śmigło w PS4. Sercem nowej konsoli jest 8-rdzeniowy AMD Jaguar z wbudowanym procesorem graficznym, który jest wspierany przez 8 GB RAM-u DDR3 2133 MHz oraz 32 MB pamięci SRAM.
Niedawno swoją premierę miał Samsung Galaxy Note 3, a tymczasem ruszyła już nowa machina marketingowa, tym razem związana oczywiście z nowym flagowcem, czyli Galaxy S5. Prezentacja modelu według najnowszych informacji ma odbyć się już w pierwszym kwartale przyszłego roku, a więc być może na targach CES. Do tej pory nie poznaliśmy żadnych szczegółów dotyczących przyszłego flagowca od koreańskiego producenta. Jednak w ostatnim tygodniu nastąpił wyciek zdjęć prezentujących metalową ramkę należącą prawdopodobnie do modelu SGS5. Wymiary konstrukcji to dokładnie 143,8 na 72,3 mm, a dla porównania poprzednik, czyli Galaxy S4, mierzył 136,6 na 69,8 mm. Smartfon otrzyma więc prawdopodobnie jeszcze większy wyświetlacz, co nie będzie zbyt wielkim zaskoczeniem patrząc na wcześniejszą strategię Samsunga. Firma Ubisoft oprócz wydanej niedawno gry Assassin's Creed 4 Black Flag ma w zanadrzu jeszcze jeden tytuł z tej samej serii. Chodzi o Assassin's Creed Liberation HD. Na platformie Steam opublikowano niedawno oficjalne wymagania tej produkcji. Nadchodząca gra jest portem z przenośnej konsoli Sony, czyli PlayStation Vita, na której pojawiła się już w październiku 2012 roku pod nazwą Assassin's Creed 3 Liberation. Jako że tytuł pojawi się na platformach mocniejszych sprzętowo, pewne zmiany względem oryginału oczywiście nastąpią. Ujrzeć mamy bardziej szczegółowe modele, zaawansowane cienie, efekty świetlne, cykl dnia i nocy, czy też nowe wysokiej jakości tekstury. Fabuła ma być jednak zgodna z tym, co prezentowała oryginalna część z PS Vita. Gracz wcieli się więc w postać Evelyn, a fabuła przeniesie graczy do Nowego Orleanu w czasy rewolucji, a więc w lata 1765-1780. Docelowo gra ma zadebiutować już 15 stycznia 2014 roku w wersji dla komputerów PC oraz konsol PlayStation 3 i Xbox 360. Prawie rok temu na targach CES 2013 firma Huawei zaprezentowała smartfona Ascend Mate. Już niedługo doczekamy się jego następcy. Głosy mówiące o tym, że Huawei ma w planach model Ascend Mate 2 pojawiły się już jakiś czas temu. Dopiero teraz do sieci trafiły jednak pierwsze informacje dotyczące jego specyfikacji, a także kilka zdjęć zdradzających wygląd urządzenia. Najważniejszą informacją wydaje się to, że ponownie powinniśmy się spodziewać dużego ekranu IPS o wielkości 6,1 cala. Tym razem jednak będzie on operował na rozdzielczości Full HD. Sercem smartfona będzie natomiast czterordzeniowy procesor High Silicon Kirin 910 z zegarem 1,6 GHz, którego wspierać będzie 2 GB pamięci RAM. W obudowie zamknięte zostanie także 16 GB pamięci wewnętrznej i kamera 8 megapikseli. Niestety system będzie już dość przestarzały. Android 4.2 Jelly Bean z nakładką Emotion UI. Premiera urządzenia może mieć miejsce na przyszłorocznych targach CES. Na koniec śmieszna, a zarazem tragiczna informacja. Dla każdej korporacji najcenniejszymi danymi, jakie można zdobyć, są szczegółowe dane o każdym kliencie. Nasze preferencje pomagają w personalizacji reklam, dzięki czemu kampania marketingowa może być niezwykle skuteczna. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych metod zdobywania tego typu informacji jest śledzenie użytkowników bez ich wiedzy i zgody. Niestety tą drogą poszło LG, dodając do swoich telewizorów Smart TV dodatkową funkcjonalność. Opcja Collection of Watching Info odpowiedzialna jest za zbieranie informacji o oglądanych przez nas serialach i wysyłaniem tych danych na serwery producenta. Wraz z tytułami do korporacji wędruje również unikalny identyfikator urządzenia. Co najzabawniejsze, wyłączenie tej funkcji nic nie daje. Napis off przy tej pozycji pozostaje tylko napisem, a wysyłanie danych odbywa się nawet wtedy, kiedy telewizor jest wyłączony. Na domiar złego oprogramowanie potrafi zbierać nazwy plików znajdujących się na urządzeniach przenośnych podłączonych do urządzenia i one również, podobnie jak tytuły filmów czy seriali, wędrują do producenta. To wszystko w dzisiejszym wydaniu. Jak zwykle zapraszamy Was do odwiedzenia naszej strony www.videotesty.pl, a także do zajrzenia na nasze kanały społecznościowe. Trzymajcie się i do usłyszenia już za tydzień.